Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Piłkarze Śląska Wrocław pozostają bez zwycięstwa w tym roku w Ekstraklasie. Tym razem zespół Oresta Lęczyka przegrał na własnym stadionie z Koroną Kielce 1-2. Wrocławianie utrzymali drugą pozycję w tabeli, do warszawskiej Legii tracą już jednak 3 punkty. Tak fatalnego startu w 2012 roku chyba nikt się nie spodziewał. Dolnośląska drużyna w niczym nie przypomina tej z poprzedniej rundy. Dziś zawodnicy Śląska są wolniejsi od przeciwników, słabsi fizycznie, a najgorsze, że nie mają pomysłu na to, by atakować. Do tego popełniają proste błędy w obronie. Kibice powoli odwracają się od zespołu. Na trybunach stadionu miejskiego zasiadło w niedzielę tylko około 18 tysięcy fanów. Mecz z Koroną rozpoczął się dla gospodarzy jednak doskonale. Już w 6 minucie świetny strzał na bramkę Małkowskiego oddał Łukasz Madej i wrocławianie objęli prowadzenie. Można było się spodziewać, że od tego momentu naszym będzie się grać łatwiej. Niestety, jakby łatwiej grało się przyjezdnym. Duży pressing Korony okazał się przeszkodą nie do pokonania dla Śląska. W 20 minucie goście doprowadzili zasłużenie do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do bramki skierował Tadas Kijanskas. Do przerwy więc remis 1-1. W drugiej połowie na boisku niewiele się zmieniło. Ponownie lepiej grali goście, a nasi nie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i stworzyć zagrożenia pod bramką Kielczan. W 74 minucie była jednak szansa na objęcie prowadzenia przez Śląsk. Celeban zagrał w pole karne do Diaza, a Argentyńczyk z kilku metrów przestrzelił. 180 sekund później padła bramka. Niestety dla żółtokrwistych. Znów po stałym fragmencie, tym razem w roli głównej wystąpił Piotr Malarczyk, który bez problemów pokonał Gikiewicza i zapewnił Koronie 3 punkty. Po tej porażce wrocławianie tracą już 3 oczka do lidera Legii Warszawa. Mistrzostwo Polski oddala się nieubłaganie. Nie było niespodzianki w kolejnym spotkaniu o utrzymanie w Ekstraklasie piłkarek ręcznych. AZS AWF Gardinia Wrocław łatwo pokonał Fine Farm Polkowice 40-21 i wciąż prowadzi w tabeli zespołu walczących o miejsca od 9 do 12. Polkowiczanki w tym sezonie nie zdobyły jeszcze punktów. Przegrały wszystkie mecze zazwyczaj ogromną różnicą. Drużyna Fine Farmu boryka się z dużymi problemami organizacyjnymi. Przeprowadzka z Jeleniej Góry do Polkowic nie pomogła. Nasze akademiczki miały wygrać gładko z rywalkami z Zamiedzy i dopięły swego. Od pierwszych minut wyraźnie odskoczyły. Widać było sporą różnicę w umiejętnościach. Wykorzystał to także trener gospodyń. Tym razem Marek Karpiński dał pograć także i tym szczypiornistkom, które w bieżących rozgrywkach nie otrzymywały większych szans na występy. Do przerwy AZS AWF prowadził 21-10. W drugiej połowie zagrał równie skutecznie, co w inauguracyjnych 30 minutach. Rzucił tym razem 19 bramek, a stracił 11. Wygrana przyszła więc niezwykle łatwo. Najskuteczniejszą zawodniczką gospodyń była Lidia Żakowska, która pokonała bramkarkę rywalek aż 11-krotnie. Akademiczki są wciąż na pierwszym miejscu wśród drużyn walczących o utrzymanie. Teraz wrocławianki czeka kilka tygodni przerwy. Najbliższy mecz rozegrają dopiero w połowie kwietnia. Rywalem naszej drużyny do zajęcia 9 miejsca w lidze jest Start Elbląg. Efektowne zwycięstwo w drugiej lidze piłkarzy ręcznych odniósł Śląsk Wrocław Handball Team. Drużyna Tomasza Folgi pokonała Pogoń Oleśnica 30-20 i umocniła się na prowadzeniu w tabeli. Awans na zaplecze Ekstraklasy coraz bliżej. Miały być emocje związane z derbową batalią. Było ich niestety jak na lekarstwo. Wszystko za sprawą sporej różnicy, jaka dzieli Śląsk od Pogoni. Mimo wszystko kilku szczypiornistów wrocławskiej drużyny nieco bardziej mobilizowało się na starcie z Oleśniczanami. Trzon obecnego Śląska to przecież trzon Pogoni z poprzednich rozgrywek. Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando gospodarzy. Nasi grali bardzo twardo w defensywie, co pozwalało na szybkie przejścia z obrony do ataku. Dzięki takim akcjom w
pierwszych 30 minutach udało się rzucić 17 bramek. Wrocławianie stracili 12 goli. Po przerwie Śląsk zagrał jeszcze lepiej w defensywie. Pogoń nie potrafiła znaleźć recepty na pokonanie Schodowskiego i Sapały, stąd goście zdobyli zaledwie 8 bramek. Podopieczni Tomasza Folgi kontrolowali w pełni przebieg także i tej części gry w ataku. Już tak skutecznie się nie zaprezentowali, ale wystarczyło to na kolejne przekonujące zwycięstwo. Najskuteczniejszym piłkarzem Śląska był zdobywca 7 bramek Kamil Herudziński. Wrocławianie są liderem tabeli drugiej ligi, mają 2 punkty przewagi nad MKS-em Poznań i 1 zaległy mecz do rozegrania. 150 osób wzięło udział w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików i mistrzostwach makroregionu dolnośląskiego w karate Kyokushin. Najlepiej w zawodach rozegranych w hali AWF wypadli gospodarze z klubu Agnieszki i Sylwestra Sypieniów. To pierwszy poważny turniej zorganizowany przez Sypieniów. Nie wszystko organizacyjnie przebiegło perfekcyjnie, ale w końcu były to inauguracyjne zawody. Kolejne z pewnością przebiegną sprawniej. Sportowo gospodarze byli przygotowani doskonale. W Cuglach wygrali rywalizację drużynową. Po złote medale indywidualnie sięgnęli seniorzy Dawid Petecki, Damian Michalski i Patryk Sypień. Wśród juniorek tytuł wywalczyła Edyta Rojszczak, a wśród młodzików mistrzem został Damian Małyszek. Z jednego złotego medalu cieszył się klub Jacka Lamota. Na najwyższym stopniu podium stanęła seniorka Agata Kaliciak. W rywalizacji wystartowało około 150 karateków z tak mocnych ośrodków jak Wrocław, Legnica, Dzierżoniów i Świdnica. Cieszy dominacja gospodarzy ze stolicy Dolnego Śląska. Karatecy Sypieniów ostatnio dobrze spisali się nie tylko przed własną publicznością. Młodzi zaprezentowali także wysoką formę w mistrzostwach Niemiec. Z kraju naszych zachodnich sąsiadów przywieźli 3 medale. Meczem o Superpuchar rozpoczęto kolejną edycję amatorskich rozgrywek piłkarskich Spartan Cup. Z sukcesu cieszy się zespół Śródmieścia, który po zaciętym meczu pokonał Mateko Huby 5-3. Zmagania oficjalnie rozpoczęte, spotkanie o Superpuchar dostarczyło sporych emocji. Mistrz jednak w decydujących momentach potwierdził mistrzowską formę i mistrzowskie aspiracje także na nowe rozgrywki. Do przerwy Śródmieście prowadziło z drużyną Mateko Huby tylko 2-1. W drugiej połowie również emocji nie brakowało. Ostatecznie jednak Śródmieście zwyciężyło 5-3, zdobywając Superpuchar drugi raz z rzędu. Za nami już również pierwsze spotkania 5. edycji amatorskiej Ligi Piłkarskiej Spartan Cup. Tym razem w zmaganiach bierze udział rekordowa liczba 34 drużyn. W pierwszej lidze walczy 14 teamów, w drugiej 20. W inauguracyjnym meczu w najwyższej klasie rozgrywkowej Kruczki przegrały z Krasikami 3-4. W pierwszym meczu drugiej ligi grupy pierwszej Śródmieście B wygrało z Remondisem 6-0. W grupie drugiej Kanonierzy pokonali Powerful Team 4-0. Poranne wiadomości Sport Game jutro o 7.15 i 8.15. Wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać także na profilu Sport Game na Facebooku. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.